Przypominam, że słuchacie audycję Prosto z Kadrów, Radio Afera, audycja o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. I teraz o czymś fajnym, tak mi się przynajmniej wydaje, opowie Wojtek. Tak, ja przyniosłem dla was teraz mangę z wydawnictwa Waneko. Tytuł ten to Half and Half. Tytuł ten to Half and Half. Połowa, połowa. Czyli jeden. Tak, jeden, dokładnie. Intrygujący tytuł z intrygującą okładką, gdzie mamy dwie postacie w połowie, tak profilem, ale nie złączeni ze sobą. I już na samym początku chciałbym zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia z również z tytułem dla dojrzałego czytelnika, ponieważ łączy ze sobą bardzo wiele elementów, ale o tym za chwilę. Jest to taka grubsza troszeczkę manga, ma swoją ilość stron tutaj. Wiąże się to z tym, że oryginał był w dwóch tomach. W Polsce Waneko to wydało jako taki, powiedzmy sobie, omnibus, tak? Mamy całość w jednym grubszym tomie. Dla naszej wygody, żeby wszystko wchłonąć za jednym razem. Bardzo fajna forma wydania pod tym kątem, więc jakby kupując ten tomik macie już wszystko. O czym jest historia? Mamy już na samym początku właściwie wszystko się rozpoczyna jak takie, wiecie, jak trącicie kostkę domina i się wszystko zaczyna przewracać. Tak właśnie już jesteśmy od razu w wir akcji wrzuceni. Mamy młodego Shinjiego, który idąc sobie, to jest młody człowiek zajmujący się malarstwem w wieku studenta swojego typowego, przechadza się przy szkole i nagle spada na niego w podobnym do niego wieku kobieta. Stasia Kupa. Nie, kobieta Yuki, która skoczyła z budynku, prawdopodobnie chciała popełnić samobójstwo. Spadając na niego, zabija siebie i zabija naszego głównego bohatera. I ktoś mi powie teraz, co to już koniec? Otóż nie. Otóż nasi bohaterowie budzą się, nie rozpoznają się nawzajem, to znaczy w ogóle się nie znają. Są to osoby obce dla siebie nawzajem. I nagle głos z góry, prawdopodobnie od Boga, a być może nie, mówi im, że obaj są martwi, ale zaraz powrócą do żywych i będą mieć 7 dni na zdecydowanie się, który z nich ma umrzeć. I to nie będzie też takie łatwe, jakby to się mogło wydawać, ponieważ w trakcie tych 7 dni oni będą ze sobą w pewien sposób połączeni, to znaczy będą czuć nawzajem swoje emocje i też jakby odczuwać fizycznie wszystko nawzajem. I nie mogą się rozdzielić, ponieważ im bardziej się rozdzielają, tym bardziej będą odczuwać ból, aż umrą oboje, jeśli się rozdzielą. Więc od tej chwili muszą przebywać przez te 7 dni, 24 godziny na dobę, bez przerwy, cały czas razem. I się kompletnie nie znając przy okazji, bo dopiero co pierwszy raz się zobaczyli. Początek jest bardzo intrygujący. I muszę powiedzieć, że naprawdę byłem ciekaw, co też autor Koji Seo chce zaproponować swoim czytelnikom. I co ciekawe, co odkryłem czytając troszeczkę więcej na temat tego tytułu, to jest komiks, który pierwotnie powstał w 96 roku, jako zdaje się 40-stronicowa opowieść. No tutaj mamy tych stron, oj, dużo, dużo, dużo więcej. Autor ją na nowo po prostu rozpisał, wprowadzając oczywiście zmiany, aktualizacje i tak dalej. I wznowienie się ukazywało od 2012 roku do 2015, przy czym była jakaś chyba, zdaje się, dłuższa przerwa w publikacji, gdzie ludzie troszeczkę czekali właśnie na ten finał. No a wiadomo, jeśli dostajemy, że za 7 dni musi się zdecydować kto umrze, no to urywanie w pewnym momencie na dłuższy czas publikacji komiksu naprawdę powoduje takie, no chcę to jak najszybciej się dowiedzieć, co i tak dalej, nie? I tak jak mówiłem, to jest odnowiony komiks, zupełnie na nowo napisany, stary pomysł autora. I powiem szczerze tak, w samym komiksie, po kilku początkowych rozdziałach, autor też na jednej stronie pokazuje różnicę między oryginałem a swoją obecną wersją. I muszę przyznać, że im więcej czytałem tych porównań, tym bardziej niestety chciałem sięgnąć właśnie po oryginał. Dlaczego? Ogólnie autor naprawdę
postanowił zrobić coś bardzo trudnego, moim zdaniem, ponieważ chciał wymieszać bardzo wiele elementów ze sobą. Ponieważ mamy tutaj dramat, taki slice of life, ponieważ no, mamy tutaj życie tych bohaterów, tak? Zajmują się czymś konkretnym, mają swoje problemy, tak? Z drugiej strony są tu elementy komedii i znów mamy też elementy takie nadnaturalne, no bo ponieważ no, jakiś głos z góry im coś nakazał, oni żyją mimo tego, że nie powinni i tak dalej i muszą wybrać, że kto przeżyje po tych 7 dniach. No i mamy też erotykę. To jest naprawdę tak dużo różnych rzeczy, które zmieszane ze sobą no, mogą dać... No, ciężko to moim zdaniem, tak kolokwialnie mówiąc, ogarnąć. Naprawdę... szacun, że tak powiem, że w ogóle się podjął autor czegoś takiego, natomiast efekt końcowy no nie do końca mnie zadowolił. Z różnych powodów. Czasem miałem wrażenie, że mimo tego, że autor miał tutaj dużo więcej miejsca na to, żeby bardziej się skupić się bardziej na bohaterach, no to z drugiej strony miałem wrażenie, że akcja strasznie szybko pędziła. Okej, wiadomo, no całość się dzieje w ciągu 7 dni, ale brakowało mi tutaj pewnej narracji, która bardziej by opowiedziała coś więcej o tych postaciach i dlaczego się zachowują, jak zachowują, ponieważ początkowe ich perypetie są naprawdę bardzo dziwne, przeskakują z miejsca na miejsce praktycznie, nie chcę tutaj za bardzo spoilerować i dla mnie się to strasznie nienaturalne wydawało i miałem bardzo duży problem przetworzyć to wszystko. No i też mówiłem o tych elementach erotycznych, no tak jak wspomniałem, oni nawzajem odczuwali swoje emocje i też jakby wszystkie jakby fizyczne efekty, bo na przykład jeśli ona go uderzyła w twarz, to od razu poczuła to uderzenie jakby też ten ból na sobie, prawda? No jakakolwiek inna interakcja z własnym ciałem powodowała odczucia odpowiednie dla tej drugiej osoby. No i tutaj już myślę, że całą resztę może się sobie dopowiedzieć na dobrą sprawę i nie będę się w to zagłębiał. I dlaczego właśnie powiedziałem, że wolałbym przeczytać oryginał niż tą obecną wersję, ponieważ autor nawet sam podkreślił w porównaniu, że tutaj zrobię na nowo i tutaj postanowię być bardziej odważny i tak dalej. I kiedy pokazał, jak wyglądała dana scena erotyczna w oryginale, to była bardziej... chciałem powiedzieć subtelna, ale no, nie chodzi o to, że subtelność koniecznie musi być lepsza od no, czegoś pokazywania bardziej intensywniej, ale wydawało się to po prostu dużo ciekawiej zrobione. No tutaj są po prostu sięgnięcia po takie rozwiązania bardzo typowe, a niezbyt oryginalne, trącące tak trochę właśnie tym takim... czymś, jak ludzie na przykład mówią, no to jest japoński komiks. To jest takie bardzo nieuczciwe moim zdaniem mówienie, ale jakby czuć to tutaj trochę właśnie kiedy się czyta ten komiks. A szkoda, ponieważ naprawdę pomysł był bardzo ciekawy. Mimo wszystko tych wad, które odczuwałem podczas lektury, chciałem się dowiedzieć, jak to się skończy. Zakończenie bym powiedział, że nawet satysfakcjonujące. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania. Trąci troszeczkę, mnie się tak troszeczkę skojarzyło z Romeo i Julią, a jak dokładnie, no to będziecie musieli się przekonać sami. No, niestety, mnie ten komiks aż tak mocno nie zachwycił, był dobry potencjał. Moim zdaniem autor nie wykorzystał zbyt dobrze szansy na to, żeby na nowo opowiedzieć swoją historię. W kilku miejscach przesadził, w kilku miejscach czegoś zabrakło. Były dobre momenty, które wartościowe, które aż się prosiły o jakąś konkretne rozwinięcie. No zdecydowanie ten komiks ratuje kreska, która czasem też jest dosyć fajna. I momenty, niektóre z momentów, które naprawdę no... na sercu się robi tak weselej trochę, bym powiedział. To jest pod tym kątem, ten komiks na pewno jest fajny. Nie wiem, czy do niego będę wracać. Na pewno nie od razu, bo to jest historia, którą na pewno chcę się chociaż troszeczkę zapomnieć, żeby nie pamiętać wszystkiego od razu. Są momenty, które też bolą emocjonalnie, jak najbardziej. Mieszane uczucia, naprawdę. Dlatego polecam wam sprawdzić osobiście. Przy czym, tak jak mówię, pozycja dla dojrzałych jest... nie jest to komiks
ilością, jakąś dużą dawką, nie wiem, pornografii. To jest erotyka. Erotyka, ale taka mocna, ona tutaj występuje kilka razy, więc miejcie to na uwadze, nie jest to prezent dla waszego 12-letniego siostrzeńca, czy coś takiego, broń Boże. Takie właśnie jest Half and Half z wydawnictwa Łaneko.